Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W tabeli przedstawiono rozpuszczalność chloku potasu KCL w zależności od temperatury. Narysuj wykres zależności rozpuszczalności chloku potasu KCL od temperatury na podstawie odczytanych z wykresu danych podaj. Dobra, no i tutaj pod spodem mam już wrzucony wykres rozpuszczalności, który został wygenerowany za pomocą Excel'a, takiego programu, który znalazłam. Już wykonany w internecie. I teraz tak. Tu na osi Y mamy rozpuszczalność w gramach na 100 g wody, czyli to jest oś Y. A na dole mamy temperaturę, czyli oś X. I dla przypomnienia, punkt to nic innego jak współrzędna X i współrzędna Y. Dlatego, jeżeli chcielibyście sami wykonać taki wykres lub musicie go wykonać, to na dole od zera zaczynamy w 28,1 i to jest pierwszy nasz punkt. Potem 20, mamy tą daną i tak dalej, i tak dalej. I potem sobie to łączycie. I teraz będziemy odpowiadać na pytania. A. Rozpuszczalność chlorku potasu w temperaturze 50 stopni. No i tutaj będzie to około... 43 g na 100 g wody. I teraz mamy w odwrotną stronę. Mamy odczytane temperaturę. B. Temperaturę, w której rozpuszczalność chlorku potasu wynosi 50 g. To możecie sobie na 50 gramach zrobić. Bo to jest tutaj ta kreska. O. Da, niestety to tak kiepsko widać, bo to jest na Taką linię, i potem punkt przecięcia zrzutować sobie na temperatury. I będzie to około 75 stopni Celsjusza. No i przechodzimy do podpunktu C. Rodzaj roztworu, jaki powstanie wtedy, gdy 10 g chlorku potasu rozpuści się w 50 g wody. W temperaturze 30 stopni Celsjusza. Ok, no to najpierw musimy, chodzi o rodzaj roztworu, czy jest to rodzaj, roztwór nasycony czy nienasycony, a nie o jego nazwę, ponieważ wiemy, że działamy na podstawie chlorku potasu, tak? I mamy go tutaj, te wszystkie nasze dane. Ok, wypisujemy to, co nam podali. Czyli mamy rozpuszczalność w 30 stopniach Celsjusza i musimy się tego. No tak. Mamy to tutaj. Mam nadzieję, że to widzicie. Tak, to jest 30 stopni. Odczytujemy, że to takie około 37 gramów i znów mamy na 100 gramów wody. Okay, to tutaj jest kluczowe, że mamy gramów wody, ponieważ jest to masa rozpuszczalnika. Tak? I mamy masę 10 gramów, to jest druga część zadania już, rozpuścić w 50 gramach wody. Czyli mamy masę wody, która wynosi 50 gramów. Na podstawie tego robimy sobie proporcję, że mamy rozpuszczalność 37 g na 100 g wody. Ok. I teraz mamy mieć to w 50 g wody. Ale tutaj nie dajemy tej dyszki, ponieważ mielibyśmy już wtedy wszystkie dane. No i nie ma co liczyć. Dlatego musimy sobie policzyć tą rozpuszczalność, jaka będzie w tych 50 gramach wody. No i na krzyż. To wymnażamy z tym, a to wymnażamy z tym i zawsze dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Niewiadomą tutaj w tym zadaniu jest oczywiście x. Skracamy sobie i 37 na 2 to 18,5 grama, tak? Taka jest rozpuszczalność chlorku potasu w 50 g wody, a my tutaj mamy tylko 10 g wody, więc jest to roztwór nienasycony ponieważ brakuje nam 8,5 g tej soli. więc trzeba by było dosypać tej soli, bo chlorek potasu to inaczej jest sól, aby otrzymać roztwór nasycony. OK, Czyli podsumowując otrzymaliśmy roztwór nienasycony i aby go nasycić musimy dodać dodatkową ilość chlorku potasu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.